Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na wspólnym oglądniku w Kosakowie u kolegi Maćka Wudzika odbędzie się jutro lot konkursowy numer 3. Tak na jest. Dystans 160 km. Jeszcze zobaczymy, jaka pogoda. No 165 albo 175. Wszystko zależy od pogody. U nas wiadomo, w ostatnie tygodnie ta pogoda jest zmienna. Codziennie inaczej jakie zapowiadają. Tygodnie? Przepraszam, ostatnie dni, w piątek jak była nawałnica, u mnie nie było przez 3 dni prądu do poniedziałku. To tak u was tu też jest, było chwilę. Też było tak, no ale to mówię aż tak jak nie, jak u was, to niestety, to całe szczęście nie. Tam pod rytmem. Z tym, że no mówię, to wszystko zależy od jutrzejszej pogody. Chcę puścić o godzinie 6:30. Gołębie, jest to mówię trzeci lot konkursowy. Za tydzień też prawdopodobnie w czwartek mały finał, czyli zapraszam na grilla, na ten uczestników, na pewno już emocje będą większe, większe nagrody. No i za dwa tygodnie finał. Gołąbki, no mówię, w tej chwili... Siedzą teraz, nie będą już wypuszczane nic? Nie, dzisiaj już dzisiaj nie będą wypuszczone. Tylko pokażemy tylko, jak one siedzą. W tej chwili... O. Gołębie są w bardzo fajnej formie. Tak uchyl trochę, tak minimalnie, żeby nic nie uciekło. One są w bardzo fajnej formie. Dobra, to mamy. Mówię, dziwny jest rok pod względem takim, że jak już gołąb zginie na locie czy na treningu, pal go pies. No, ale jak tu giną gołębie przy gołębniku. Przy gołębniku, no jest to przykre, ja po prostu przez to normalnie stresa mam dużego. Zawsze się zdarza, że gołębie odchodzą, tylko mówię, no ten rok jest specyficzny pod tym względem. Podejrzewam, to była przyczyna też dużych wiatrów i ataków jastrzębi. Ataki się już zmniejszyły, już o 50%, muszę wam powiedzieć, tak krótko, czyli już tego problemu nie ma. Części problemu już nie ma. Gołębie, które po pierwszym locie treningowym, po konkursowym na drugi dzień były wypuszczone tu na wolny oblot, kąpiel, wszystko po ataku jastrzębia przy mocnym jeszcze zachodnim wietrze, znalazły się ponad 400 km od gołębniku. W Sejnach na przejściu granicznym. W Sejnach tak? Na przejściu z Litwą to jest chyba, z Litwą, później jeden gołąb. Wszystko na wschodzie. Jeden gołąb Ostrowia Mazowiecka, ten był przysłany przez hodowcę. Jeden gołąb zgłoszony Szczoczyn, to jest Podlasie. No to mówię, kawał drogi zrobiły i tu wątpię, że one po prostu dolecą. Dolatują gołębie. Teraz tak mniej więcej masz? Bo ostatnio niewypuszczane były, to nie wiemy dokładnie. Nie wiem, ile tu ich jest. Jest na pewno parę mniej niż wtedy, co było zakoszowane na lot. Tydzień temu wróciło. Czyli no tak to wygląda. Czyli będzie ponad 300, nie? Ponad 300 na pewno będzie. Koszowanie już dzisiaj będzie, tak dzisiaj będzie koszowanie, dzisiaj będzie wszystko widać. Nie? My jutro też przyjedziemy do Maćka na lot. Jest no. Akurat taka pogoda, że no, wierzymy, że ten lot się odbędzie. No, bo już się robi parno. Właśnie, to jest ciężko tutaj. Ja muszę planować. Dobrze. Podejść do sklepu. Czyli jutro, tam... będziemy tutaj na locie, także tak gratulujemy jest. Tego, co jest do tej pory, a jutro będziemy obserwować, jak gołębie przylatują. Do zobaczenia, no, dobry lot. Czołem.